Jesteśmy na Księżym Młynie. To jest fajne, bo mamy tutaj starą Nizę, która w sumie powstała po to, żeby to osiedle, które za chwileczkę tam zobaczymy, takie osiedle typowo właśnie robotnicze, no i pobliskie fabryki, też oczywiście w jakimś tam wymiarze pałac, zarządcy tego majątku, no chroniły, no ale przede wszystkim chodziło właśnie o fabryki, tak? Ja nie chcę tutaj robić jakiegoś takiego historycznego rysu, czym jest Księży Młyn i tak dalej. Takich materiałów znajdziecie w sieci całą masę. Znośnie, generalnie, podkreślam to wiele razy, nie jest kanałem jakimś edukacyjnym. To jest taki kanał rozrywkowy przede wszystkim. Czy te zabytki nie były, powiedzmy, niczym atrakcyjnym z perspektywy jakiegoś, powiedzmy, typowego muzealnictwa, zwiedzalnictwa, podróżownictwa. Natomiast one były bardzo atrakcyjne jako przestrzenie, które można właśnie przekształcić na przykład w coś takiego jak lofty, czyli w takie przestrzenie postindustrialne do mieszkania. No bo tutaj jednak chodzi o to, żeby tutaj ludzie mieszkali. To nie jest centrum rozrywki, shoppingu i tak dalej, tylko to jest po prostu takie mieszkalnictwo. Tutaj mamy faktycznie i część mieszkalną, i część związaną z pracą. No po wojnie to wszystko po prostu było w stanie takim dosyć opłakanym. Natomiast to jest bardzo fajny przykład tego, w jaki sposób powstawały na przykład takie miasta, chociażby jak Eindhoven w Holandii, gdzie tak naprawdę jakiś przemysł po prostu, czy osoba, która w jakiś sposób prowadzi biznes, wytwarza firma, prawda, czyli po prostu tak naprawdę jakaś korporacja, to niekoniecznie musi być osoba, wytwarza po prostu cały taki ośrodek miejski, w którym są po prostu szkoły, tam jest przecież świetny uniwersytet w Eindhoven. No i to jest takie małe Eindhoven po prostu w Łodzi. Eindhoven, które jest jeszcze starsze niż Eindhoven, tak? To jest po prostu miejsce, które jest właśnie u podstaw tego XIX-wiecznej transformacji. To jest po prostu coś takiego, że wtedy to była pewnego rodzaju awangarda. Po prostu ktoś, kto jest w stanie sprowadzić tutaj te wszystkie rodziny, które mieszkały w tych domach. Ktoś, kto buduje domek dla jakiegoś zarządcy i buduje wielką fabrykę, która tak naprawdę trochę przypomina jakiś pałac po prostu. Ona jest naprawdę bardzo taka okazała. Tutaj mamy do czynienia z taką po prostu chyba najbardziej, można powiedzieć, intensywną odmianą rewitalizacji. No więc właśnie zobaczymy sobie, jak ten nomadyczny charakter miasta tutaj się, w co on się przekształcił. Na pewno jest to taka bardzo, powiedziałbym, hipsterska w tej chwili dzielnica, takie miejsce, gdzie
No fajnie sobie przyjść na jakąś kawkę, winko. Tu są różne po prostu ciekawe takie miejsca. No i przede wszystkim ma to zdecydowanie klimat. Taki klimat, którego po prostu w Łodzi zawsze brakowało. Można powiedzieć, że w jakimś sensie tutaj OFF Piotrkowska na przykład też wypełniał taką niszę na no miejsce z duszą, powiedziałbym, tak? Miejsce z jakąś tam historią, z takim czymś, co sprawia, że po prostu ludzie się czują bardziej jakby, można powiedzieć, tak osadzeni w czymś, że to nie jest taka całkowicie czysto nowoczesna, stworzona dzisiaj czysta karta, tylko że mamy tu coś, jakiś kawałek, który może nam zacząć przypominać na przykład Gdańsk. Tu mamy tory kolejowe, dlatego że jako, że jesteśmy w takim fabrycznym mieście, no to po prostu też koniecznością była kolej. Przede wszystkim to jest coś takiego, że Księży Młyn przypomina nam wszystkie inne jakieś stare miasta, czy to Toruń, czy to Gdańsk i tak dalej. Tam wszędzie znajdziemy te budynki z cegły i tym podobne rzeczy, nie? Więc jakby patrząc na Łódź, na jej charakter, to też warto zauważyć, że ona ma coś takiego w sobie, jeżeli chodzi o tą cegłę i ten typ budownictwa. Coś, co zbliża ją właśnie do tego budownictwa, powiedzmy właśnie takiego niemieckiego, nie? Dlatego, że to jest też no, kwestia tego czasu. Przecież biznes tutaj w tych okolicach no, nie był jakoś, nie wiem, stuprocentowo w rękach polskich po prostu. No, tutaj mieliśmy zabory, mieliśmy bardzo trudne różne takie historyczne uwikłania Polski. No i to wszystko po prostu też się odbiło na tym takim kosmopolitycznym wymiarze. Zobaczmy, jak to bardzo jest odmienne od tego, co widzimy, powiedzmy, w innych miejscach, gdzie tak naprawdę ta ludność jest traktowana w taki sposób, no powiedzmy, jako pewna przeszkoda. Więc ciężko byłoby powiedzieć, że ta rewitalizacja, która się odbywa w kontekście łódzkim, ma jakieś takie znamiona czegoś złego, tak? Że ona jest po prostu znowu jakimś takim próbem budowania miejsc dla bogaczy. No, ale to jest związane w dużym stopniu po prostu z historią miasta, z tym, że Łódź jako miasto staje się atrakcyjne wtedy, kiedy po prostu dla mieszkańców jest atrakcyjne, wtedy, kiedy mieszkańcy mają pracę, kiedy mają całe po prostu jakby otoczenie socjalne. W związku z czym zarówno ci rdzenni mieszkańcy, jak i nowi napływowi po prostu na tym tylko i wyłącznie korzystają. No i jeszcze jeden mały detal, czyli to, że Łódź tak naprawdę nie ma rdzennych mieszkańców. To jest troszeczkę jak Stany Zjednoczone, tak? Czyli po prostu tutaj wcześniej był po prostu las, jakieś zwierzęta się pasły, była jakaś mała mieścinka, kilka jakichś wiosek i tego typu rzeczy. Dopiero w XIX wieku, kiedy zaczęto tutaj budować te fabryki, no to cała ta ludność się tutaj po prostu przeprowadziła. Bardzo dużo ludzi przeprowadziło się na przykład ze zniszczonej Warszawy. Łódź przecież odgrywała w pewnym momencie rolę takiej nowej stolicy. W związku z czym tutaj procesy rewitalizacyjne to jest coś zupełnie innego niż możemy obserwować właśnie na tych wszystkich takich bogatych, pięknych wyspach, które w jakiś sposób mają, można powiedzieć, problem z tym, że tamta ludność staje się jakąś przeszkodą czy zawadą
dla interesów, dlatego że wiadomo, że można sprzedać dużo drożej coś komuś, na przykład właśnie ze Stanów i tak dalej. No Łódź nie ma aż takiego potencjału, co jest po prostu bardzo dobre, z czego możemy się cieszyć i korzystać ze względu na to, że my jesteśmy głównymi odbiorcami i to my jesteśmy w centrum uwagi. Łódź, kiedyś przemysłowe centrum kraju. Teraz przechodzi proces głębokiej transformacji. Podobnie jak europejskie wyspy turystyczne, miasto to doświadcza dynamicznych zmian, które mają na celu ożywienie jego przestrzeni urbanistycznych. Rewitalizacja Łodzi, choć niezbędna, niesie ze sobą wyzwania podobne do tych, które obserwujemy na przykład na Maderze albo na Wyspach Kanaryjskich. Przede wszystkim chodzi mi tutaj o ideę równości obywateli i równego dostępu do podstawowych dla życia jednostki zasobów, jakimi są prawa do mieszkania, leczenia, edukacji publicznej. Na tym stworzono cały dobrobyt Europy, która w XX wieku zakończyła nieodwracalnie epokę elitaryzmu władzy. I dzięki demokracji umożliwiła sobie spokojny, zrównoważony rozwój oparty o prawa obywateli do przemieszczania się. We wczesnym etapie, aby nie dopuścić do niekontrolowanych procesów migracyjnych, fundusze unijne równomiernie rozkładano pod terenie całej Unii. Głównie chodziło o to, że ludzie będą przemieszczać się tam, gdzie jest im łatwiej uzyskać pieniądze. Po rozszerzeniu Unii Europejskiej najbogatsze kraje zdecydowały, że kryterium stanie się ilość ludności, aby głosy w parlamencie i pieniądze podążały za człowiekiem. Brzmiało to może i szczytnie, ale niestety politycy nie byli wizjonerami, tak jak twórcy Unii Europejskiej, a jedynie byli urzędnikami myślącymi o partykularnych interesach. Najbogatsze kraje zderzyły się z niekontrolowaną falą migracji z krajów, które dotychczas były ich koloniami. Ludzie mówiący językami krajów, które okupowały ich terytoria, w naturalny sposób szli za pieniędzmi. W odróżnieniu od miejsc takich jak właśnie Kanary albo Madera, Łódź dopiero musi wybudować swoją atrakcyjność. Musi najpierw stać się miejscem, w którym faktycznie turyści lub też inni przyszli inwestorzy, tacy jak po prostu osoby, które chcą się przeprowadzić do Łodzi, na przykład za pracą, będą chcieli tutaj zostać. Koncentruje się ona na przyciąganiu artystów, rzemieślników oraz małych przedsiębiorstw, co na początku przekształca niektóre zapomniane dzielnice w kreatywne i modne miejsca. Przez to dzielnice stają się atrakcyjne. Nie tylko dla lokalnej społeczności, ale również dla inwestorów i turystów.
dla Łodzi migracje ludności związane z tym, że trzeba, nie wiem, zarabiać, podjąć jakąś nową pracę, że trzeba, nie wiem, przenieść się gdzieś po prostu. To jest rzecz jakby zupełnie naturalna, tak? Łódź nie ma takiego osiadłego charakteru jak w większości innych miast, czy to polskich, czy europejskich. W Łodzi w gruncie rzeczy to jest coś jak, no, podstawowa rzecz. Jeżeli chcesz mieć pracę, musisz się przeprowadzić. Jeżeli chcesz mieć pracę, musisz za nią podążać. Ten nomadyczny tryb życia w Łodzi, cyfrowi nomadzi, można powiedzieć, że to jest coś takiego organicznego. Może nie byli to cyfrowi nomadzi. Mówię o tych osobach, które przeprowadzały się tutaj w XIX wieku, no bo nie było, powiedzmy, tej cyfrowości, tak? No ale już był industrializm, tak? Więc to byli tacy industrialni nomadzi. Niestety, jak pokazuje doświadczenie z innych rejonów, taki rozwój często prowadzi do wzrostu na przykład cen nieruchomości i ogólnie cen życia, co może marginalizować i wypierać rdzennych mieszkańców. Podobnie jak w przypadku Wysp Kanaryjskich, gdzie lokalni mieszkańcy zmagają się z konsekwencjami masowej turystyki, Łódź musi znaleźć równowagę między nowym rozwojem a ochroną interesów swoich obywateli. W jaki sposób możemy się zabezpieczyć przed tym, że rewitalizacja miasta nieuchronnie niesie ze sobą zmianę? Zainicjowane procesy mają na celu przekształcenie kiedyś zapomnianych dzielnic w atrakcyjne centra kultury i biznesu, co naturalnie prowadzić będzie do wzrostu zainteresowania inwestorów i turystów. W Łodzi, podobnie jak w innych szybko rozwijających się ośrodkach miejskich, zjawisko gentryfikacji zaczyna wpływać na lokalne społeczności. Dzielnice, które niedawno były uważane za niebezpieczne albo zapomniane, dzięki obecności artystów, rzemieślników, zyskują nowe oblicze. Jednak, jak pokazuje przykład Izraela, taki rozwój może prowadzić do sytuacji, gdzie pierwotni mieszkańcy zostają wypchnięci przez rosnące ceny i koszty życia. Takie zmiany rodzą pytania o sprawiedliwość społeczną i o to, kto faktycznie korzysta na tych rewitalizacjach. W Łodzi, gdzie nowe galerie, sklepy, luksusowe apartamenty zastępują stare zakłady pracy i warsztaty, niektórzy zaczynają zastanawiać się, czy rozwój miasta odbywa się kosztem rdzennych mieszkańców. Skierujmy teraz nasze spojrzenie ku Tajlandii, ku krajowi, który podjął zdecydowane kroki w celu ochrony swoich lokalnych społeczności przed nadmiernym wpływem zagranicznych inwestorów. Tajlandia wprowadziła surowe ograniczenia dotyczące posiadania ziemi przez obcokrajowców, co stanowi istotny element strategii ochrony swojej kultury i zasobów przed zbyt szybkimi zmianami spowodowanymi globalizacją. Takie regulacje mają na celu zapobieganie scenariuszom, w których zagraniczni inwestorzy mogliby przejąć kontrolę nad znaczącymi obszarami kraju, co mogłoby prowadzić do wzrostu cen nieruchomości, cen życia i wykluczenia lokalnej społeczności z rynku mieszkaniowego, z rynku pracy. Ograniczenia te są częścią szerszego pakietu środków mających na celu zrównoważony rozwój i zachowanie autentyczności Tajlandii jako destynacji turystycznej, dlatego że turystyka jest głównie tym, co tak naprawdę przyciąga ludzi w tamtym kierunku. Podobne wyzwania stoją też przed Łodzią, gdzie dynamiczna rewitalizacja przyciąga kapitał i zainteresowanie, ale równocześnie stwarza ryzyko wykluczenia i marginalizacji stałych mieszkańców. Wprowadzenie odpowiednich regulacji dotyczących posiadania i użytkowania nieruchomości może pomóc zabezpieczyć interesy lokalnych społeczności, równocześnie pozwalając miastu na dalszy rozwój.
taką umiejętność okiełznywania rzeczywistości. No nie może być tak, że rzeczywistość nas zaskakuje, tak? Jeżeli jesteśmy takimi ludźmi, którzy dają się zaskoczyć rzeczywistości, którzy pozwalają sobie na to, żeby nie być na nią przygotowani, którzy nie myślą o tym, w jaki sposób pewne rzeczy będą wyglądały za chwilę, no to faktycznie zawsze mamy z tym jakiś problem. Jeżeli jest tak, że ktoś wie, w jaki sposób wygląda w ogóle proces inwestowania na giełdzie na przykład, no to po prostu zdaję sobie sprawę z tego, że nikt nie będzie inwestował w rzeczy, które nie będą zyskowne. Można w jakiś sposób tak przygrać na szorcie na tym, że będziemy mieli poczucie, że jakieś tam rzeczy typu właśnie nieruchomości związane po prostu z biurowce i tego typu rzeczy jakoś tam odbiją na przykład po takiej klęsce covidowej, co będzie przede wszystkim wiązało się z tym, że po prostu ludzie nie byli przygotowani na to, nie zdążyli się przygotować. No i jako, że się nie zdążyli przygotować, to w pewnym momencie muszą jakby swoje odcierpieć, więc będą musieli po prostu wrócić do tych biur. Więc ja nie wiem, dla mnie w tej chwili na przykład to, co się stało w tym czasie takim po-covidowym, to jest jedna z takich najciekawszych w ogóle transformujących naszą cywilizację rzeczy. No i zobaczcie teraz, jak fajnie mamy tutaj w to wszystko wtopioną architekturę właśnie biurowców, takie nowe, nowoczesne centra biurowe, cała taka jakaś infrastruktura. Ja wiem, że to na pewno Fujitsu kiedyś mieściło się, nie wiem czy w tej chwili, ale no bardzo dużo różnych fajnych firm. Myślę, że praca w takim miejscu, no to ma też coś zdecydowanie z jakiejś przyjemności, tak. Mamy tutaj pewien klimat, mamy tutaj no, odpowiednią jakby atmosferę, która sprawia, że to miejsce nie jest jakimś takim kolejnym górnikiem na środku miasta. Bo zauważcie, co się stało. Przecież wcześniej to wszystko, te wszystkie budynki, to co tutaj widzimy, nie? To wszystko było wybudowane po to, żeby ludzie pracowali w określonym miejscu. Czyli to jest tworzenie miejsca na potrzeby pracy. Co się stało w tej chwili? Nie tworzy się miejsc na potrzeby pracy. Tworzy się systemy informatyczne na potrzeby pracy. W to wszystko po prostu wchodzą tak naprawdę zupełnie inne mechanizmy. Zobaczcie, że to uwiązanie człowieka do miejsca to jest coś, co na dobrą sprawę jest jakby przedłużeniem tej struktury feudalnej, nie? Przecież w strukturach feudalnych mieliśmy właśnie coś takiego, że człowiek był jakby częścią własności gruntów, nie? Czyli jak ktoś miał jakąś wieś, to nie to, że miał wieś samą w sobie, tylko miał tą wieś razem z tymi wieśniakami, którzy tam żyli. No i to jest ciekawe, nie? Że człowiek był dodatkiem do miejsca, człowiek był dodatkiem do nieruchomości. Właściciel gruntu jednego i właściciel gruntu drugiego musiał wyrazić, kurde blade, zgodę na to, żebyś mógł jakąś pannę posiąść. W sensie związku małżeńskiego, ale posiąść. Polowanie na koty. Siedzą trzy. Super, super, super. Potem jak już obejrzeliśmy sobie nowoczesne miejsca pracy, zobaczyliśmy w jaki sposób to się zmieniło. Zobaczcie ile kasy w to wszystko poszło, nie? Po to, żeby tutaj właśnie ludzie chcieli pracować. To wszystko wygląda jak trochę dworzec jakiś po prostu, jeżeli chodzi o to przejście, ale te wszystkie pomieszczenia tutaj, no to jest naprawdę kozackie. Kurczę, no zobaczcie, co tam się dzieje. To wszystko jest po prostu pustka. Tam są miejsca, które można by wynająć, nie? I czy to nie jest ten kryzys, o którym mówimy, związany właśnie z nieruchomościami. Biorąc pod uwagę to, że wszystkie takie większe cywilizacyjne
zmiany, tam gdzie mieliśmy kryzys na przykład ropy albo kryzys tam jeszcze czegoś innego, no one w jakimś tam wymiarze skorelowane zawsze były z jakimiś właśnie na przykład wojnami, które rozładowywały też pewne napięcia i pomagały kapitałowi relokować się do innych obszarów. No i też ten obszar militarny zawsze stanowił taki jakby wentyl, że wszystko zaczyna padać, więc potrzebujemy jakiegoś pewniaka, czym co może być pewniejszego niż bezpieczeństwo.